Widzowie, witam Was serdecznie. Mamy tutaj niesamowite spotkanie. Jesteśmy w Lubinie. Przepraszam za ten wiatr. Tutaj są błonie, mocno dmucha. Nie jestem przygotowany do materiału. Robimy amatorsko telefonem, ale kochani, mam tak wspaniałego gościa. Musicie go poznać. Spróbujemy, kochani, zobaczyć faceta, który ma według mnie najmocniejszy wyrzut piłkarski, słuchajcie, na świecie. Pozdrawiamy wszystkich bramkarzy. Witamy serdecznie, Martin Polaczek. Witaj, Martin, serdecznie. Martin, chciałem Ci pogratulować wspaniałego sezonu. Zagrałeś naprawdę wspaniałą piłę. Muszę Ci powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem Twojej osobowości. Oglądam Twoje treningi na Facebooku, jak podnosisz potężne kilogramy. Robi to niesamowite wrażenie. Kibicuję Twoim dzieciom, bo też mam trójkę. Cała trójka gra w piłę. Widzom chciałem przypomnieć, że Martin to mistrz Słowacji z sezonu 14-15. Zdaje się, że Slovan Bratislava. Miałem okazję w Bratysławie sobie kiedyś być, jak sobie na Rohusko jechał, na Austrię. Także słuchajcie, Martin, jak ogólnie Ci się w Polsce zaklimatyzowało? Jak Ci się gra w Polsce, powiedz? Bardzo fajnie, są zadowoleni, że są w Polsce, a bardzo dobrze się to czuję. Martin, mówisz w tym momencie do blisko 50 tysięcy ludzi, bo tylu liczy nasz kanał. Kanał mamy od blisko 2 lat. Jesteśmy pasjonatami właśnie dziecięcej piłki nożnej. Kręcimy się wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Natomiast chciałbym Ci pogratulować również wspaniałych osiągnięć na gorąco, świeżutkich. Jeszcze z wczoraj, słuchaj, świeżutko wywalczony, 3. miejsce. Powiedz, jakie to uczucie, no, na takim niesamowitym finiszu dostać blachę na koniec. Jakie to jest uczucie? Powiedz, 3. miejsce, wielka sprawa. Fajnie, bardzo fajnie. Tu w Ekstraklasie to jest takie bardzo duże, podle mnie takie, że bardzo dużo pracy żeśmy zrobili, także bardzo fajnie. Słuchaj, pięknie rozumiesz polski, pięknie mówisz po polsku. Naprawdę żałuję strasznie, Martin, że nie mam kamery. Ukradłbym Ci jeszcze z 5-10 minut, natomiast wiem, że macie już rozpoczęcie imprezy. Także strasznie Ci dziękuję w imieniu wszystkich widzów FC Szabełki. Tak się nazywa nasz kanał. On się tak nazywa, dlatego że trójka małych szabełków, 5, 7 i 9-latek świetnie grają w piłę. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrowienia dla naszych widzów i uciekaj. Dzięki bardzo. Powodzenia, trzymaj się. Kochani, taka spontaniczna z mojej strony, spontaniczny zapis. Tutaj się w tym momencie odbywa taka zabawa, słuchajcie, dla bramkarzy. Przy okazji tego filmiku chcemy serdecznie pozdrowić wszystkich bramkarzy, kochani, tych od bambini po juniorów, dlatego że w tym momencie, kochani, no ciężko jeszcze w tak młodym wieku jakby wybrać drogę zawodnikowi. Jeszcze nie jeden z nich będzie jednak strzelał bramki, a nie jeden z tych, co strzela, będzie jej bronił. Natomiast ja przypominam, jesteśmy na terenie obiektów Akademii KGHM Zagłębia Lubin. Słuchajcie, tam w tle widzicie naszą świątynię. Zaraz widzę, że jeszcze Kutek jest w treningu chwilkę, także tam nie będziemy przybliżać, bo telefonem Zoom nie działa. W każdym bądź razie, kochani, mamy tutaj kolejnego bramkarza Zagłębia, jest Dominik Ładun, którego serdecznie pozdrawiamy. On nie wie, że go mamy teraz na muszce, kochani, natomiast no, impreza zgromadziła tutaj bramkarzy z okolicy, także za moment oni się będą bawić. Słuchajcie, myślę, że będą bitwy bramkarskie, bo tak są bramki przygotowane. To są naprawdę świetne widowiska. Miałem okazję w życiu kilka takich bitew bramkarskich przeżyć. Słuchajcie, miejmy nadzieję, że pogoda da się pobawić ekipie, że będzie można tu spokojnie nie przeprowadzić, kochani, tą imprezę, dlatego że impreza naprawdę jest fajna. Tam widzę, na skraju zaczyna się sypać ta chmura, czyli oznaka, że tam pewnie pada. Natomiast ja myślę, że nas to oszczędzi. Tak jak mówię, kochani, nie chcemy przeszkadzać, nie chcemy dokuczać. Nagraliśmy materiał totalnie spontanicznie. Nasz szabłowóz tam, zobaczcie, czekam na moment, kiedy Gutek zakończy trening i uciekamy do Bolesławca, bo tam i Kudełek, i Nadia też dzisiaj trenują. Także za parę minut widzę, tam będą chłopcy kończyć, już są końcowe gierki. Nie przeszkadzamy tutaj, kochani, rodzicom, którzy się zgromadzili, dopingować swoje pociechy, pooglądać ich na tle rówieśników. No, bitwa bramkarska to jest coś niesamowitego. Tak mi się wydaje, będzie bitwa bramkarska, tak? Tak będą sobie grać na... Tak przynajmniej jest, tak są przygotowane, kochani, boiska. W każdym razie rozmawialiśmy chwilkę z Martinem jeszcze poza tym filmem, kochani. To mówi, że dzisiaj po tym kampie, jak on to nazwał, jedzie na Słowację na zasłużony odpoczynek, kochani. Finisz naszych miedziowych w tym sezonie to jest rzecz nieprawdopodobna. Oni zdobyli 33 punkty, zdaje się, kochani. To jest, nie wiem, czy nie najwięcej.
oni chyba i Legia w tej chwili w tym roku 2016, także no powiem wam szczerze, pachniało jeszcze większą sensacją, ale i tak zrobiliśmy niesamowitą rzecz. Przypominam, że Zagłębie w sezonie 15-16 pod dowództwem trenera Stokowca to Beniaminek. Myśmy w ostatnich 3 latach notowali różne klimaty, sinusoida u nas od spadku po awans. Posłuchajcie walkę o puchary, także krótki materiał dla was z obiektów Akademii KGHM Zagłębia Lubin, z jednych z najbardziej nowoczesnych, kochani, obiektów w Polsce. Wam życzymy świetnej zabawy. Martin, jeszcze raz dziękujemy, że byłeś z nami na kanale. Słuchajcie, świetna, barwna postać, bardzo religijny facet, kochani. Mi osobiście bardzo, bardzo imponuje. Nie tylko umiejętnościami, ale również bardzo ciekawą osobowością. Jeszcze raz do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, a taki spontaniczny odcinek z Lubina. Trzymajcie się, pa!